Wielkie wiatraki stanęły na Podzamczu. Rozpędzone do pełnej mocy są w stanie wywołać podmuch o prędkości do 70 km na godzinę. Pojawili się też mistrzowie windsurfingu. Już w pierwszy weekend września ponad 30 takich wiatraków wywoła silny wiatr nad specjalnym basenem stworzonym na Stadionie Narodowym. 90 metrów długości, 33 szerokości i halowy puchar świata w windsurfingu może startować.